Można założyć, że trailer jest inny niż treść i że w samym filmie Straż Graniczna to są aniołowie. Propaganda rosyjska, białoruska jakoś to odnotowała pozytywnie, ucieszyli się z tego powodu, że taki film jest, bo uznali jako dowód swoich racji. No, tak to zadziałało, no, akurat nie trzeba było tu być prorokiem, żeby odgadnąć, że tak będzie. Piotr Gursztyn, dziennikarz, historyk, publicysta i, co nie bez znaczenia dla naszej rozmowy, autor książek dotyczących II wojny światowej, rozpoczęcia tejże wojny, a także zbrodni niemieckich podczas wojny, a o nich będziemy rozmawiać dzisiaj. Dzień dobry. Od nich właściwie zaczniemy naszą rozmowę. Doszło do tego, o co starano się od wielu lat, do beatyfikacji rodziny Ulmów. To właściwie jest takie, no rozumiem, że już zwieńczenie teraz w tym obszarze kościelnym starań, które trwały bardzo długo. Powstało muzeum, w ogóle tych Ulmów wygrzebano przede wszystkim z mroków najpierw niepamięci, później powstało ich muzeum, teraz udało się przeprowadzić beatyfikację. Czy można coś zrobić jeszcze więcej w sprawie Ulmów? No zawsze można. Ja bym wrócił jednak trochę do tego, jak to zostało wygrzebane, bo to jest zasługa bardzo konkretnego człowieka. Mateusza Szmytmy, doktora, może już, nie wiem, czy nie ma habilitacji, to przepraszam tutaj pana wiceprezesa IPN-u Szpytmę, który jest spokrewniony z Ulmami, pochodzi z tamtej okolicy i on zaczął, ta praca trwała ileś lat. Muzeum istnieje od kilku lat, to jest, jeśli ktoś tam nie był, to ja zachęcam. To jest mało muzeum, ale znakomicie zrobione. Skądinąd jeden z takich najbardziej poruszających elementów ekspozycji jest w sali, która jest, tu Państwo nie widzą, jak jest to studio, no, troszeczkę może większa od tego studia, jest taka makieta domu Ulmów. To była taka maluteńka chałupina. Myślę, że wiele osób ma pokój, nie wiem, salon w mieszkaniu większy niż cała była ta chałupina. Przedzielona na kuchnię jakieś drugie pomieszczenie i nad tym było ten stryszek, gdzie te osiem osób z tej rodziny żydowskiej było przechowywanych. I to jednocześnie ta 10-osobowa rodzina Ulmów na dole mieszkała. Czyli to pokazuje, że nawet niezależnie tego niebezpieczeństwa, jak gigantycznym wyrzeczeniem, jakimś taką takim logistycznym problemem było przechowywanie tych ludzi. No pamiętajmy, że to była małorolna rodzina, która i bez tego miała kłopoty, żeby się wyżywić. Na dodatek w czasie wojny, kiedy obowiązywały kontyngenty, kiedy wielu rzeczy nie można było kupić, a jak można było kupić, to było straszliwie drogie. To robi ogromne wrażenie. Zresztą całe to muzeum robi ogromne wrażenie. To ja mogę tylko dodać, że zaledwie kilka kilometrów stamtąd był podobny dom Marcina Świetlika i jego rodziny, którzy mieli dużo więcej szczęścia i przeżyli wojnę, a dzisiaj ich drzewko rośnie w Jadwaszem. No dobrze, a czy coś takiego, to jest oczywiście wydarzenie, które dzieje się w obszarze kościelnym, kiedy się obserwowało, w Polsce było rozczarowanie, że światowe media albo tego nie zauważyły, albo zauważały z takim przekąsem, że Polacy próbują znowu się wybielić. Czy my wygrywamy tą batalię, czy przegrywamy? Nie przesadzał, że po prostu nie zauważają, no bo my też nie zauważamy masy rzeczy. To jest normalne. Przewrażliwieni trochę. Trochę jesteśmy przewrażliwieni, poza tym oczekujemy zbyt szybkich efektów. Ja uważam, że tutaj analogią jest sprawa rotmistrza Pileckiego, który w latach 90. był kompletnie nieznany. Ja, absolwent historii, który od dziecka był, nie wiem, po prostu żyłem historią, bo cały czas coś czytałem. Ja nie pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem o rotmistrzu Pileckim. Na pewno to nie było jeszcze za czasów komuny, to musiało być długo, długo, długo później. Naprawdę nie potrafię odtworzyć tego momentu. On został, też można powiedzieć, wydobyty, odtworzony. I to skądinąd rosyjska propaganda państwowa. Były takie komentarze z jakąś wściekłością, że Polakom się udało z tym Pileckim, że to jest po prostu taki majster sztyk, Rosjan straszliwie boli, no bo nie dość, że ofiara nazizmu, to jeszcze komunizmu. I to jest taki po prostu diabelski majstersztyk tych chytrych Polaków, bo akurat na wschodzie uważani jesteśmy akurat za tych chytrych, a nie tych ciamajdowatych. To tak a propos polskiej samooceny. I było widać, jak to z rotmistrzem Pileckim działo, że to ile jakieś po prostu systematyczna, długoletnia, zresztą nawet nie tak bardzo długoletnia, to była kwestia 10, może kilkunastu lat. No to jest może długo, ale to jest
to jest mniej niż życie jednego pokolenia. Sądzę, że służbami, jeśli będzie dobrze, wszystko dobrze pójdzie, to tak będzie. To instytucje państwowe odgrywają ogromną rolę. Czyli to małe muzeum, ono jest małe, ale jak widziałem, no bo jest sprawnie prowadzone. To jest rola Instytutu Pileckiego, tym bardziej IPN-u, który akurat ma bardziej krajowe zadania ustawowe, ale tak się trochę próbują, widzę, rozpychać też międzynarodowo. Różnego tego typu instytucji, więc jeśli to będzie tak prowadzone, jak było rozgłaszana sprawa rotmistrza Pileckiego, to będzie podobnie. No to są na przykład takie mało znane fakty. No, Instytut Pileckiego znalazł amerykańskiego autora, dobrego dziennikarza, autora książek i mu zaproponował napisanie książki o Pileckim. Ona wyszła, jest dostępna też po polsku pod tytułem Ochotnik. No, jemu po prostu zainteresowano go tematem i podsunięto materiały. To są takie elementy. No, profesor Patriczeli we Włoszech napisał tę książkę. Nie wiem już w jakim trybie, czy sam na to wpadł, czy ten, zresztą podobny tytuł Ochotnik, czy taki sam tytuł wręcz, czy jemu ktoś zasugerował, no ale tak czy siak książka powstała i akurat to jest znana postać. Ale my stawiamy tak naprawdę przed Ulmami gigantyczne zadanie, ponieważ no, w gruncie rzeczy trochę na nich ma się oprzeć no, prezentacja całego bardzo dużego grona ludzi, bez względu czy były to setki czy tysiące, bo tak naprawdę jest to niepoliczalne i wielokrotnie przekracza ilość drzewek w Jadwasze. No wiem, że mówimy o tysiącach albo dziesiątkach tysięcy ludzi zaangażowanych w ratowanie Żydów. Czy oni to udźwigną na swoich barkach? Nie, to jest tak, mówię to jako człowiek, który pracował ileś lat w telewizji i patrzył obrazkiem na wiele rzeczy. Józef Ulma był fotografem. On zostawił po sobie masę zdjęć. No, obraz działa w sposób uderzający. Zresztą mi się temu głos łamie, jak o tym mówię, to dzieci, nie? No, jakie to robi wrażenie? Ja widzę, już w internecie krążą te zdjęcia koloryzowane, przerabiane, tak jak teraz jest ta moda. Zresztą całkiem ładne, mi się to podoba. Tak, one są, bardzo sugestywne. One są wstrząsające, no, jeżeli się... Ja uważam, że akurat te... Używając tę rosyjską retorykę, te chytre paliaki, no to oni dobrze robią, bo oni tak, najpierw znaleźli Sendlerową. Czy właściwie Amerykanie znaleźli Polakom Sendlerową, bo Polska też tak specjalnie się panią Sendlerową nie interesowała. Jakieś amerykańskie uczennice znalazły, potem przejęliśmy i tutaj to się udało. No tylko, że z nią jest tak w cudzysłowie problem, że ona jest wielkomiejska, wykształcona... kobieta z dużego miasta. Więc zawsze to można było, no tak, no ale ci krwiożercy, wieśniacy tam, to oni to wiadomo, że oni tam nie oszczędzali tych Żydów. No i tu mamy tych, w cudzysłowie, krwiożerczych wieśniaków, no po prostu z krwi i kości bardzo biednych chłopów. Nie? Oni, to jest doskonałe uzupełnienie tego obrazu. Dobrze, to wywołałeś wilka z lasu, a właściwie, no nie wiem, czy panią Holland, czy jej bohaterów z lasu, ponieważ wnuczęta tych krwiożerców czy chłopów mają wedle Agnieszki Holland robić mniej więcej to samo. Generalnie rzecz biorąc, jest wielka awantura o ten film. Nie wiemy, co jest w filmie, bo jak tu siedzimy, obydwaj go nie oglądaliśmy, podobnie jak większość osób, nie jest jeszcze dostępny. Ale jest trailer, no możemy założyć, że trailer... Ale jest, no, trailer... No można założyć, że trailer jest inny niż treść i że w samym filmie Straż Graniczna to są aniołowie. Wypełnieni humanitaryzmem sanitariusze, którzy pomagają tym ludziom, odprawiają ich, a potem puszczają dalej na zachód. No chyba tak nie jest. Trailer pokazuje, że pokazana jest ta formacja w sposób dość straszliwy. Agnieszka Holland bardzo brutalnie się wypowiada właściwie w gruncie rzeczy o społeczeństwie, a przynajmniej o dużej części społeczeństwa, snując bardzo liczne porównania właśnie z czasami nazistowskimi, mówiąc, że ci ludzie, którzy dzisiaj protestują, to będą nazywani sprawiedliwymi. Opowiada o strażnikach granicznych, którzy otwierają samochody i szukają semitów, wypuszczając Aryjczyków. No to są mniej więcej tego rodzaju wywiad był w Newsweeku, to są tego rodzaju mniej więcej historie. Czy to jest kolejny film, który przejdzie i kolejna awantura, imba, jak to się teraz często, jak to się teraz w internecie mówi, czy to jednak coś z tego zostanie? Jest to technicznie, ma już swoje lata, ale technicznie jest to wybitna reżysera. I tak, i siak. Ja uważam, że czy ona jest wybitna? No ma swoje zasługi, ale no pamiętam z takich rzeczy, które dokładnie obejrzałem poza Europą, no to było bardzo dawno temu, był taki... To bardzo dobry film zresztą. Dobry. No. Nakręciła taki serial Ekipa, tak ze 20 parę lat temu. Akurat wtedy byłem reporterem telewizyjnym i siedziałem w tej polityce po uszy i tak oglądaliśmy.
co to są za bzdury? To jest po prostu jakieś po prostu imaginacja człowieka, który nie ma pojęcia o tym, jak naprawdę wygląda ta realna polityka, więc no, tym, no, rzeczywiście żyjemy od inby do inby, jesteśmy bombardowani impulsami, jakoś to przejdzie, ci przekonani, jedni się przekonają tak, drudzy tak, ale coś zostaje niestety, bo ten film będzie krążył, no to na różnego rodzaju nośnikach w internecie to będzie dostępny, jakoś to będzie zostawało, no propaganda rosyjska, białoruska jakoś to odnotowała pozytywnie, ucieszyli się z tego powodu, że taki film jest, bo uznali jako dowód swoich racji. No, tak to zadziałało. No, akurat nie trzeba było tu być prorokiem, żeby odgadnąć, że tak będzie. Więc jakieś szkody będą. Choć też, no, jak to zawsze, trochę tak, trochę siak będzie. No. Ja powiem tak, no, bo to ten kontekst, o którym tutaj rozmawiamy. No, polska lewica ma takie słowo, które mi się podoba, które ja używam, bo ono jest dość trafne. Klasizm. Jest takie pojęcie klasizm, że pewni ludzie w Polsce, czy pewnie w innych krajach też tak może być, nie? Uważają się za trochę lepszych i generalnie albo mają taki bardzo protekcjonalny, albo on wręcz pogardliwy stosunek do tego to całego... Nie polska lewica, tylko Karol Marx to wymyślił. Nawet ale on nie używał tego słowa. Nie, to jest takie słowo typowe z internetu. To ono wcześniej nie było używane. No dobrze. Nie, bo tutaj jest coś takiego, no właśnie dotyczące statusu społecznego. Marx się odnosił jednak do tego statusu materialnego, władzy i tak dalej, a tutaj jest jeszcze ten dotyczący takiego, jakby to powiedzieć, szacunku społecznego. No i ten lud no, jest traktowany właśnie tak z góry. No, w Straży Granicznej, czy w wojsku zawodowo, czy nie wiem, w służbie czynnej, jak jest terytorialna służba wojskowa, raczej nie służą znajomi takich ludzi jak pani Holland. No, ona tych ludzi nie zna osobiście. Nie ma stosunku emocjonalnego, pozytywnego w tym sensie, żeby obrażała kogoś innego. No, jeśli się popatrzy na rekrutację Straży Granicznej, ja akurat to znam, bo ja pochodzę z pogranicznego miasta, no to tam właśnie służą chłopcy i dziewczyny właśnie z małych miast, ze wsi i tak dalej. No to ich jest łatwo bić, bo oni się nie odwiną. Co? No a oni są, to wyjaśnijmy, jak znasz tych ludzi ze Straży Granicznej. Ja też jakiś poznałem. Nie sprawili na mnie wrażenia antysemitów, ludzi żonnych krwi, sadystów, zboczeńców. Właściwie poznałem kilka razy irytujących strażników w takich już w moich sytuacjach, natomiast nigdy nie poznałem kogoś, kto sprawiałby takie wrażenie. Nie, to jest tak, że no, jednak do formacji mundurowych przyjmuje się ludzi po testach psychologicznych, to po pierwsze. Ja taki test na przykład przechodziłem, mój był rygorystyczny, no to po prostu, nie wiem, może gdzieś są mniej rygorystyczne. Jesteś żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. No tak, no to ten mój, w moim przypadku test był rygorystyczny. Po drugie jest też tak, że na przykład w czasie szkolenia prawnego to podkreślano, że żołnierz nie ma prawa wykonać rozkazu niezgodnego z rozkazem, jeśli ma obowiązującym prawem. Jeśli ma wątpliwości, może poprosić na piśmie, ale w zasadzie ma obowiązek odmowy pod sankcją karną. Więc ja tak średnio wierzę. Oczywiście no, zawsze mogą być jakieś nadużycia, zawsze może być jakieś nagięcie prawa. No, ludzie są tylko ludźmi, ale ja nie wierzę absolutnie w jakąś skalę masową nadużyć, w te wszystkie historie tam po prostu o tych masowych grobach i tak dalej. W takie bajki absolutnie nie wierzę. No dobrze, to teraz zastanówmy się, ponieważ no, rzeczywiście jest to bardzo częste zobrazowanie miejsc, gdzie jest po prostu takie społeczeństwo polskie, szczególnie społeczeństwo wiejskie. Już rozmawialiśmy o tym z Janem Krzysztofem Ardanowskim. Nie wracajmy do samej wsi, ale spójrzmy na drugą stronę. Skąd się bierze taki obraz? No to jest jakieś poczucie wyższości i brak kontaktu z tymi ludźmi. No ten kontakt z tymi ludźmi jest taki, że ktoś tam pojedzie do swojego domku na Mazurach i zamieni trzy słowa z jakąś prostą sąsiadką, prostą w cudzysłowie. No, to... no dobrze, ale no, szczerze mówiąc, nie mam specjalnie dużego kontaktu, nie wiem, z Kaszubami na przykład, to są ale wydają mi się jakimiś sympatycznymi ludźmi, którzy mieszkają w innej części Polski. No, ja jako człowiek z prowincji mam krewnych na prowincji, w związku z tym ja ich rozumiem, wiem, że nie są potworami, są ludźmi, jak to mówił minister Ardanowski, bo kawałek tej rozmowy obejrzałem, skomplikowanymi, ale nie są per saldo nie są ludźmi złymi, no i są ludźmi normalnymi. No ale mieliśmy całą tą awanturę o 500+, o tych ludziach, którzy, że tak powiem, defekują się na wydmach, bo dostali 500+, nie wiadomo, jak się zachowują. No mamy te takie statusowe gierki w Polsce, używające języka lewicowego, żeby nie zostać tutaj jakieś tam prawackie kompleksy oskarżony. I tak to się odbywa. No. Poza tym, chciałem powiedzieć elity, no ale ja powiem tak, w cudzysłowie elity artystyczne, no, uważają się za lepsze i też no, nie mają takiego powiązania z tym swoim etnosem. No takie sytuacje też mieliśmy może poza Polską. No, jest słynny przykład Jane Fondy, Hanoi Jane, która w 72 roku pojechała do Wietnamu Północnego, pozowała z działkiem przeciwlotniczym, strzelając do amerykańskich samolotów. Iluś jeńców amerykańskich, którzy tam byli wtedy w niewoli
północno-wietnamskiej komunistycznej było potem torturowane, bo oni na przykład odmówili spotkania z nią. No i były takie sytuacje. Ktoś stracił życie. No to ona potem tego żałowała. No, no fajnie, że żałowała. To miłe z jej strony, że żałowała, no ale ci ludzie stracili życie. No ona nie była wtedy najmłodsza. Ona miała wtedy 30 parę lat. Była dojrzałą osobą. Ale to jest... W Polsce jest niemodnie o tym mówić. I mówią dlatego o tym często radykałowie. Ale Agnieszka Holland pochodzi z bardzo konkretnego domu i to jest no, temat trudny. Jej ojciec Henryk Holland był, no, można powiedzieć, zawodowym komunistą, później działaczem komunistycznym. Krążą złośliwie wrzucane te zdjęcia w internecie Agnieszki Holland, tam małej, z Bierutem. To jest problem, który dotyczy dużej części polskich elit artystycznych, też częściowo politycznych, bardzo często dziennikarskich. Generalnie rzecz biorąc, pochodzenie z komunistycznych, komunistycznych domów. Czasami z domów społecznym. Czasami tak. Z domów, gdzie po prostu rodzicami czy dziadkami byli bezpośrednio zbrodniarze. To dotyczy też wielu dziennikarzy. Prawda? I teraz, nie oceniając ich, no nikt nie odpowiada bezpośrednio za zbrodnie swoich rodziców, to prawda, ale czy to może mieć wpływ? Według mnie tak, absolutnie. No, oczywiście każdy przypadek jest inny, ale no jakaś, no, no, my wszyscy nosimy, no, nie wiem, psychologia mówi to, że każdy z nas jest obciążony jakimś bagażem doświadczeń rodzinnych. No, i w każdym przypadku, nie wiem, jeśli ktoś miał rodziców, miał to nieszczęście, że rodzice byli alkoholikami, no tak, to jest ten bagaż, nie? A to nagle, jeśli rodzice... No tak, ale ludzie w Polsce masowo chodzą do psychoterapeutów. Mi się też to zdarzyło, jeżeli mam jakiś problem, to tak, idę go przepracowuję, a nie noszę nienawiść do sobie. W Niemczech o dzieciach nazistów, tych takich czołowych, topowych, też się mówi, że oni byli jakoś tym obciążeni. Jedni sobie dawali radę z tym, drudzy sobie nie dawali radę. I my lubimy się czepiać Niemców, jak tutaj obydwaj tak, siedzimy, ale Niemcy to przepracowali, bardzo wielu Niemców, dzieci nazistów także. Jedni to właśnie, tak, drudzy nie, zgoda. Nie wszyscy, ale tak. Bardzo wielu to przepracowywało. Ale tu w przypadku tych rodzin komunistycznych, bardzo często obcowanych z tego powodu, nie wiem, to jest drażliwa sprawa akurat, bo często to byli ludzie pochodzenia żydowskiego. Oni zerwali korzenie rodzinne jeszcze przed wojną, no bo komunizm był nową wiarą, a środowisko to żydowskie było religijne. Na dodatek potem zdarzyła się tragedia Holokaustu. Efekt był taki, że właściwie ten krąg komunistyczny był dla nich ich jedyną rodziną. To był ich jedyny świat, który te małe dzieci wyrastały. One nie miały, bo nie mogły mieć babci gdzieś na prowincji, dziadka gdzieś na prowincji. Według mnie to miało wpływ na jakiś na rozwój psychiczny takich osób. Ja nie chcę przesądzać, no, że to... ja nie chcę powiedzieć, że to stworzyło potwory, ale określony typ mentalny w jakiś sposób to wytworzyło. I ja uważam, że no, każdy człowiek powinien mieć w sobie jakąś autorefleksję. Jeśli ktoś ma, nie wiem, dziadka nazistę albo ojca alkoholika, no to potrzebuje, żeby potem normalnie funkcjonować, dokonać pewnej autorefleksji. Znaczy, no, ale przede wszystkim... Nie tłumaczyć się za tego człowieka, bo nie odpowiada za niego, nie ponosić jego win, ale stwierdzić, co w danej osobowości nie jest obciążeniem, takim negatywnym obciążeniem. Temu służy gigantycznie dzisiaj rozwinięta branża psychoterapii, psychologii, psychiatrii czasami. No, w gruncie rzeczy prawie wszyscy z tego korzystają, jakieś tam złości czy nienawiści, które mają. Ja korzystałem. Jakieś złości czy nienawiści czy rozmaitego rodzaju problemy w ten sposób pozbywają się ich. Może to byłoby po prostu odpowiedzią stworzyć jakiś Narodowy Instytut Pomagania dzieciom i wnukom stalinistów. Zaczynamy psychologizować, no ale... No, w drugą stronę też to następuje. No, jeżeli słyszymy, że ktoś dziedziczy szmalcownictwo i tak dalej, to tak? Prawda. Przecież, to prawda. Przecież my tak, cały czas to słyszymy i to jest generalizowanie dotyczące w gruncie rzeczy całego społeczeństwa. Większość Polaków to są dzieci chłopów przedwojennych. Tak, ale tutaj też no, takim usprawiedliwieniem jest, że dobra, możemy się umówić, że my w tej rozmowie tego nie poruszymy, nie, ale tak są te znaki zapytania, ktoś śledzi potem dyskusje internetowe, to ludzie o to pytają albo piszą, czasem mądrze, czasem niemądrze, więc... No, bardzo często niemądrze. Tak, no ale sobie ludzie zadają pytanie, więc zgadzam się, no trzeba o tym rozmawiać. Mhm. No dobrze, trzeba o tym rozmawiać, ale czy takie dzieło, jak teraz powstaje, to już przenosząc na grunt polityczny i tu będziemy zmierzać ku pytaniu, które zadaliśmy dzisiaj Państwu w naszej sondzie, czy dzieło, które powstaje, jest też Twoim zdaniem elementem kampanii wyborczej albo się w nią wpisuje? No są takie memy, siedzi Jarosław Kaczyński z tym panem Foglerem bodajże przy komputerze i tam jest taki zawsze, a teraz młody zrób coś, no to nie wiem, a teraz młody odpal panią Holland. No, zauważyłem, że jeżeli chodzi o tą stronę związaną z Donaldem Tuskiem,
w gruncie rzeczy wcale nie ma bardzo dużo obrońców pani Holland. Bronią ją oczywiście dziennikarze Gazety Wyborczej, ale też nie ma tam aż tak wielkiego frontu. Właściwie no, są takie postacie typu, nie wiem, już jakiś tam Silni Razem i tak dalej, no nie wiem, jakiś tam Krzysztof Luft czy inne kuriozalne już raczej postaci, ale generalnie rzecz biorąc ci liderzy tego środowiska nabrali wody w usta, więc być może politycznie to jest tak naprawdę wcale nie dla PiSu niewygodny film. Ja bym na ich miejscu też nabrał wodę w ustach i milczał i bym wyciszał tych Silnych Razem, bo rzeczywiście, bo ta dyskusja raczej nie służy Platformie i to jest jednak, no okej, okay, no PiS ma jakieś tam kłopoty że nie wiadomo ile wpuszczali tych imigrantów, chociaż z badań na przykład portalu Okopres wychodzi, że wpuszczali tyle samo co Platforma, bo, a właściwie bardzo mało i generalnie problem jest zdęty, ale Donald Tusk w roli ksenofobicznego hejtera jest akurat dość mało wiarygodny i to akurat nikt nie uwierzy, że jest skinem, powiem tak, więc ludzie mają w tyle głowę, no tak, on teraz tak gada, bo jest kampania, ale jak wygra, to pewnie Niemcy mu każą i wpuszczą. No bardzo dużo ludzi tak może sobie myśleć. Akurat imigracja, ja lubię patrzeć, co dają portale takie najbardziej komercyjne, takie, które nie mają, powiedzmy, jakiegoś mocnego takiego pędu ku jakiegoś ideologicznego, to one bardzo chętnie dają informacje typu, a imigrant tam dźgnął nożem w Paryżu, a tu zgwałcona turystka z jakiegoś kraju, to w tymże samym Paryżu, a to w Szwecji, policja chce ujawniać narodowość sprawców, w podtekście oczywiście chodzi o imigrantów. No i akurat no, wiem od znajomych, którzy pracują w takich portalach, że to się klika. To się bardzo klika. Poza tym Polacy jeżdżą i to są te stałe rozmowy. Akurat po wakacjach miałem ileś takich rozmów. Słuchaj, byłem w Berlinie, byłem w Paryżu. Ojejku, jaki tam brud, jaki tam syf. A u nas w Warszawie jakoś czysto. No i każdy w domyśle, wiadomo dlaczego tak się dzieje. Wbrew pewnej takiej wyciszaniu tego tematu, bo to jest kwestia politycznej poprawności, to jest temat, który ludzi bardzo nurtuje. No dobrze, strona konserwatywna narzeka. Być może ktoś w PiSie, część PiSu zaciera rączki po cichu, bo film będzie zniechęcał mocno do tej strony liberalnej i równocześnie kierował sympatię w stronę prawicy, ale generalnie rzecz biorąc jest to element, w którym gdzieś tam my może też bierzemy udział, narzekania, że znowu ci artyści znowu plują na Polskę, znowu robią karierę światową na tym, że Polacy to antysemici, manipulują i tak dalej, szmalcownicy. No a z drugiej strony, kiedy powstaje film o jakimś polskim bohaterze, tego nikt nie ogląda, albo no, człowiek ogląda i w połowie jest znudzony. Prawda jest taka, że w Polsce ta strona liberalna, czy taka tak naprawdę bardzo często, bardzo mocno krytyczna w ogóle wobec Polaków jako społeczeństwa, Polski jako narodu, kręci lepsze filmy. Tworzy lepszą kulturę. Jest taki stereotyp. Tworzy lepszą kulturę, tworzy lepszą muzykę. Oczywiście. Od kilkudziesięciu lat polska kultura jest w jakiejś głębokiej depresji, żeby to łagodnie powiedzieć. W jakiejś bardzo głębokiej depresji. Że to nie ma znaczenia tak naprawdę. Że jest produkowany content, ale ja nie zauważam nic wybitnego. Wybitne dzieła powstawały, kiedy jeszcze było pewne odcinanie kuponów od przeszłości. Jeszcze Andrzej Wajda Pana Tadeusza kręcąc, czy Katyn, otarł się o wybitność, ale to był twórca z innej zupełnie epoki. Ja uważam, że on był wielki, dlatego że jego wychowawcami byli ludzie jeszcze z jeszcze poprzedniej epoki. Ale już następne pokolenia już czegoś takiego nie mają. Uczciwie mówiąc, Katyn nie jest najlepszym filmem Andrzeja Wajdy. Co więcej, Andrzej jest sugestywny, nie dostał wówczas Oscara, za to trochę później Olga Tokarczuk dostała Nobla. A ja uważam, że akurat ona jest wytworem bardziej mody, czyli to ze wszystkimi skutkami tego, pozytywnymi takimi, że na początku jest fajnie, bo to się sprzedaje, wszyscy gadają, ale bardzo szybko potem spada to zainteresowanie. No pamiętasz tych noblistów? Szeroko pojęta prawica nawet nie tworzy niczego, co mogłoby być elementem mody. Nie, no tworzy swój content, który jest rzeczywiście mniej nośny, mniej głośny. Jest paździerzowy, nudny, ale przewidywalny. Ale to jest konkurowanie jednego paździerza z drugim paździerzem. No nie wiem. Nie, no jeden jest, być może ten jeden jest ładnie opakowany, ale prawdę powiedziawszy,
Czyli on ma przełożenie, tak prawdę powiedziawszy. Potem czy ludzie się tym zaczytują. Nie, ja zwracam uwagę na... Ja wiem, że to była inna epoka, to inne nośniki wtedy były przekazu, ale ponad 100 lat temu, jak Henryk Sienkiewicz napisał, zresztą krytykowany za to, że był bardzo popkulturowy w tamtym czasie, że to wybitny pisarz przeciętny, jak bodajże Gombrowicz o nim powiedział, ale to, co on pisał, to trafiało pod strzechę. To było czytane, to było komentowane. To było na przykład źródłem, wpływało na język codzienny. No, kończ pan wstydu oszczędź, no to po prostu to funkcjonowało potem przez 100 lat. Co więcej, całe warstwy chłopskie nauczyły się czytać na tym. Tak, ale my nie mamy nawet grepsów. Jeszcze w latach 90. robiono reklamy Ojciec Prać, bo ludzie to rozumieli i te grepsy wchodziły w język ogólny, także ludzie sobie żartowali. Bar wzięty kiedyś mówiono. Tak, dobijając się do barów w knajpie. Dokładnie tak. Teraz nie ma takich grepsów. Pamiętasz, jakie grepsy są Olgi Tokarczuk? No ale chłopaków nie płaczą. Jest dużo grepsów, które krążą. Trochę krąży jeszcze nadal chyba z Misia i z Barei, chociaż i one już się gubią. Ale to jest inna epoka. To jest poprzednia epoka. Bareja jest poprzednią epoką. Więc nawet popkultura nie produkuje już grepsów. No, ja się obawiam, że niestety ta druga strona konserwatywna nie ma swojej Agnieszki Holland dzisiaj. Nawet jeżeli nisko oceniać jej, czy słabiej oceniać warsztatowo jej nowsze filmy. Ja się zgadzam, tylko ja mam wątpliwość, czy to ma jakieś znaczenie. Według mnie to już nie ma żadnego znaczenia. A według mnie ma, ale cóż, nie dojdziemy w tej sprawie ani do porozumienia, ani nie skonfrontujemy swoich racji, bo nie mamy już na to czasu. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był Piotr Gursztyn. Dziękuję serdecznie Państwu, ale to jeszcze nie koniec, gdyż zajmiemy się naszą sondą, której pytanie dla przypomnienia brzmiało, czy zielona granica Agnieszki Holland to element kampanii wyborczej. Mam już najświeższe odpowiedzi i stan starcia w tym momencie jest taki, że tak, za element kampanii wyborczej uznało zieloną granicę 61% z Państwa, szanownych Państwa głosujących, natomiast za nie element kampanii wyborczej uznało 39% z Państwa. Dziękuję serdecznie, zapraszam na jutro w imieniu Jacka Prusinowskiego, na siebie za tydzień, a w ogóle codziennie na Wieczorny Ekspres o godzinie 18:00. Pozdrawiam.